kolejne pytanie, które do nas spłynęło. Czy szumy uszne mogą być też ze stresu? Oczywiście, jak najbardziej mogą być. Pacjenci podają taką informację w gabinecie często, że dolegliwości są prowokowane przez stres. Dlaczego tak się dzieje? Prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że w wypadku dużego stresu zwiększa się także ciśnienie tętnicze krwi, a więc w związku z tym krew przez ucho wewnętrzne przepływa szybciej. Zatem leczeniem przyczynowym w takiej sytuacji powinno być podanie jakiegoś środka uspokajającego, ale ziołowego, dlatego że ziołowe środki uspokajające działają, uwaga, szybciej. Dlaczego szybciej? Dlatego że jak połączymy kozłek z chmielem i to będzie w nalewce alkoholowej, my taki preparat w naszym Centrum Ziołolecznictwa Jacka Grzegorza stosujemy, połącza, gdzie są, jest wieloskładnikowy preparat, ale w kroplach, w alkoholowych kroplach, podajemy również, to połączenie tam się znajduje. I teraz podawanie takiego preparatu w połączeniu z odrobiną wody, my połączymy na przykład 2 łyżeczki naszej kropli plus 4 łyżeczki wody, takie połączenie powoduje, iż wchłania się ten produkt leczniczy w jamie ustnej, a przez to ten efekt terapeutyczny jest błyskawiczny. To dosłownie jest kwestia kilku minut, 3 do 5 i pacjent czuje się spokojniejszy. I to jest pierwsza kwestia. Oczywiście druga kwestia, jest taka, o czym trzeba pamiętać, że często szumy uszne, ale także zaburzenia widzenia, zaburzenia słyszenia, zawroty głowy mogą być powodowane przez chorobę kręgosłupa. Zbyt prosty kręgosłup szyjny jest często przyczyną zaburzeń neurowegetatywnych, których przykładem są na przykład szumy uszne. I wtedy należy pamiętać o tym, żeby sobie tutaj terapeutycznie, manualnie ten kręgosłup poleczyć i te efekty są też bardzo szybkie. Trzecia sprawa, zaburzenia ukrwienia w obrębie uszu też mogą być przyczyną szumów usznych. To za te zaburzenia ukrwienia częściej występują u osób starszych. Dlatego podawanie takim osobom preparatów poprawiających ich mikrokrążenie jest zasadne. My najczęściej stosujemy ekstrakt ze skórek winogron, czyli bogaty w resweratrol, podawany podjęzykowo, bo to jest najlepsza forma podania takiego preparatu, oraz preparaty miłorzębu japońskiego. I tutaj nawiążę do pytania, które też do nas spłynęło, jakie dawki ekstraktu liści miłorzębu należy stosować. Otóż są różne szkoły na ten temat. Ja najczęściej zalecam pacjentom 2 razy po 70 mg. W tym, że ja łączę miłorząb japoński, ekstrakt z miłorzębu, z ekstraktem z ženšenia. To połączenie działa synergistycznie i najlepiej poprawia ukrwienie mózgu w mojej ocenie. Ale trzeba przyznać, że Europejska Agencja Leków, podając monografię liścia miłorzębu, podaje, że ekstrakt z tego liścia może być stosowany nawet w ilości 360 mg. Ja się takimi dawkami wysokimi nie operuję. To jest środek, który potencjalnie może zmniejszyć krzepliwość krwi. Zatem myślę, że taka dawka, czyli 2 razy po 70 mg na dobę, jest wystarczającą dawką i większej dawki bym raczej nie stosował. Nerwobonisol, lek na stres i zasypianie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.